Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam w naszym programie. Pora zadać kolejne gorące pytanie, przedstawić kolejny ciekawy temat na naszej antenie. Czy pandemia ma biały kolor skóry? Pewnie państwo się zastanawiają, skąd tak irracjonalnie postawione pytanie, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Kilka dni temu na łamach internetowego magazynu Derut, skierowanego głównie do społeczności afroamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, pojawił się artykuł o takim ciekawym tytule: Whiteness is a pandemic, czyli biel to pandemia w takim wolnym tłumaczeniu, inspirowany strzelaniną w Atlancie, w wyniku której zginęło 8 osób, głównie kobiety pochodzenia azjatyckiego. Według wstępnych informacji motywem tej strzelaniny, motywem sprawcy nie była nienawiść rasowa, a problemy psychiczne i uzależnienie seksualne. Jednak autor tego artykułu w magazynie Derut pominął tę kwestię, sugerując, że wydarzenia z Atlanty to dowód na nienawiść przedstawicieli białej rasy do innych ras. Informuje o tym m.in. blog Hoplofobia Info na swoim Facebooku, a w Stanach Zjednoczonych Fox News czy chociażby New York Post. I na ten temat porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi są redaktor Tomasz Winierski, Tygodnik Katolicki Niedziela, kanał Niepoprawny Dyplomata. Witam serdecznie, panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie, kłaniam się. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy naszą rozmowę od cytatu. Według redaktora Damona Younga, który jest autorem tego wspomnianego przeze mnie artykułu, biel to kryzys zdrowia publicznego. Zobaczmy fragment tego artykułu, a ja już tutaj spieszę z wyjaśnieniem, z tłumaczeniem. Biel to kryzys zdrowia publicznego, skraca długość życia, zanieczyszcza powietrze, ogranicza równowagę, niszczy lasy, topi lodowce, powoduje wojny i tak dalej, i tak dalej. Będą umierali ludzie w 2050 roku z powodu decyzji wywołanych przez białą supremację z 1850 roku. To jeden z fragmentów tego artykułu. I pytanie do pana Artura Wróblewskiego. Czy mamy do czynienia z przejawem rasizmu, prowokacją, a może rzetelnym przedstawieniem rzeczywistości? Mamy do czynienia z emocjonalnym przedstawieniem rzeczywistości i wielką przesadą, ale pamiętajmy, że od czasu walki Hearsta z Pulitzerem w 1880 latach w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku prasa żywi się sensacją, a więc sensacjonalizm przeważa w wielu pismach, czy też dominuje, i wielu dziennikarzy ulega tej pokusie, jak Yellow Press w czasach przed 120 czy tam 140 laty w Stanach Zjednoczonych. Przed wojną mieliśmy czerwoniaki. Myślę, że tego typu teksty przesadzone wpisują się w nierzetelne pisanie o świecie, dlatego że skąd ta cezura 1850 rok? Można by powiedzieć, że białość w Ameryce zaistniała już w 1565 roku, kiedy w St. Augustine na Florydzie powstała pierwsza biała hiszpańska osada, a później w 1617 roku John Smith z Polakami notabene przyjechał i w Jamestown w Virginii założył osadę. Notabene Polacy też mogą mówić, że biali ich prześladowali, bo były tam wybory i Polaków wykluczyli, bo języka angielskiego nie znali i mieli produkować smołę i potaż i siedzieć cicho. Zatem można by różne historie dorobić. Natomiast warto pamiętać, że jest coś takiego w Ameryce od kilkudziesięciu lat jak affirmative action, czyli akcja pozytywna, czyli taka dyskryminacja, jak mówią biali, odwrotna. To znaczy, że biali są dyskryminowani i 55% według sondażu takiego badania Harvardu i Tafta, czyli dwóch ważnych uniwersytetów, pokazuje, że 55% białych czuje się dyskryminowanych w Ameryce. Pamiętajmy, że można w Ameryce w pewnym sensie dyskryminować białych, stwarzając preferencje rasowych grup. Pytanie, czy przejawem takiej dyskryminacji jest właśnie ten artykuł? Jak uważa pan redaktor Tomasz Winierski? Jak pan traktuje ten artykuł, jego treść? Jeszcze będziemy wracali do kolejnych cytatów na naszej antenie, ale na razie oprzyjmy się na tym, o czym już wspominaliśmy. Ja jestem tym artykułem zbulwersowany, ale także zaniepokojony, również z tego względu, że pan redaktor Young, który jest jego autorem, to także publicysta bardzo prestiżowego i opiniotwórczego dziennika The New York Times. Także to pokazuje, no, tak ma przynajmniej, że w swojej biografii, chociaż z tego, co czytałem też w artykułach na ten temat, to już chyba dawno tam nie publikował, ale fakt faktem w jego biografii to się znajduje. No i można chociażby z tego względu założyć, że to jakiś autorytet, tak, w świecie dziennikarstwa, czy też dla społeczności afroamerykańskiej.
Moim zdaniem ten artykuł jest bardzo niepokojący, bo to jest jawny przykład rasistowskiej retoryki, tym razem wymierzonej w białych, bo trzeba pamiętać, że rasizm różne ma twarze i wcale nie jest tak, że rasistowskich ataków na tle nienawiści dopuszczają się wyłącznie biali, bo ten problem dotyczy wszystkich ras i były także w Stanach Zjednoczonych ataki na osoby pochodzenia azjatyckiego, które na przykład popełniali latynosi czy osoby czarnoskóre. Także problem jest dużo bardziej złożony, niż przedstawia to redaktor Young w swoim artykule. Co więcej, w tym artykule jest kłamliwa teza, jakoby Partia Republikańska i były prezydent Donald Trump mieli odpowiedzialność, ponosili odpowiedzialność. No właśnie, o to chciałem zapytać. Przedstawmy ten fragment może naszym widzom, fragment tego artykułu, który mówi o tym, że w zasadzie jest to wina prezydenta Donalda Trumpa, tej poprzedniej administracji, za nagły wzrost przemocy na tle rasistowskim wobec Amerykanów pochodzenia azjatyckiego. Panie redaktorze, pana zdanie na ten temat. Moim zdaniem tutaj jest absolutnie manipulacja zastosowana, ponieważ to, że Donald Trump czy Republikanie mówili w kontekście pandemii koronawirusa o Chinese virus, o chińskim wirusie czy o wirusie z Wuhan, absolutnie nie można tego tutaj porównywać do próby wywołania jakichś ataków na tle nienawiści rasowej, dlatego, bo oni po prostu opisywali rzeczywistość taką, jaką widzieli. Wirus faktycznie wyewoluował w Chinach, pochodzi z Chin, jest to wirus z Wuhan i uważam, że tutaj imputowanie, że komentatorzy czy politycy, którzy mówią, nazywają rzeczy po imieniu, są winni temu, że w Stanach Zjednoczonych lawinowo urosły ataki na tle nienawiści rasowej wymierzone właśnie w osoby pochodzenia azjatyckiego, jest olbrzymią manipulacją, jest bardzo krzywdzące, jest banalizowaniem potrzebnej debaty nad tym, jak chronić osoby azjatyckiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, bowiem od początku pandemii tych ataków było naprawdę dużo, o ile w roku 2020 całość ataków na tle nienawiści rasowej w Ameryce spadła o 7%, o tyle ataki wobec osób pochodzenia azjatyckiego wzrosły o 150%. To jest naprawdę alarmująca liczba. Tylko od marca zeszłego roku do lutego obecnego roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano 3795 ataków motywowanych nienawiścią, których ofiarą padali Amerykanie pochodzenia azjatyckiego. Także problem jest realny, ale moim zdaniem... Tak, panie redaktorze? Dochodzi do banalizacji, kiedy dziennikarze związani bardziej ze skrajną lewicą stawiają znak równości pomiędzy atakami, do których doszło w okolicy Atlanty, w tych salonach masażu. Tym bardziej, że tutaj ten motyw sprawcy, przynajmniej wstępnie, no, nie jest związany z tą nienawiścią rasową. Pytanie do pana Artura Wróblewskiego. Czy zgodzi się pan z tą tezą, że przedstawioną w artykule, że można i należy obwiniać poprzednią administrację amerykańską, poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa za ten nagły wzrost przemocy na tle rasistowskim wobec Amerykanów pochodzenia azjatyckiego? Wydaje mi się, że jest to teza trochę przesadzona, chociaż rzeczywiście zwiększyła się aktywność grup free percentowców, prawda, czyli tych suprematystów białych. Że mamy też w Stanach Zjednoczonych pewien naturalny proces odreagowywania, tak jak wcześniej wspomniałem, poczucia w tej chwili, że zaistniała sytuacja, kiedy to biali są w jakiś sposób dyskryminowani. Dlatego, że co prawda Sąd Najwyższy w sprawie Alana Bakiego z 78 roku, który chciał się dostać na medycynę w Kalifornii, na uniwersytecie i nie dostał się, bo tam były kwoty dla czarnoskórych czy też dla mniejszości etnicznych, i sąd wtedy powiedział, i w 2003 roku w sprawie Graz Bollinger i Gatter versus Bollinger, że nie można stosować takich kwot, ale można stosować pewnego rodzaju, jak to sąd ujął, racial goals, czyli takie jakby rasowe cele wyrównywania niesprawiedliwości z przeszłości. I w tym momencie biali poczuli się dyskryminowani, zresztą o tym mówili Jesse Jackson czy to inne osoby. Tutaj wtrącę i dopytam o tym wyrównywaniu tych zaszłości, które są między rasami. Kolejny cytat z tego artykułu, ostatnia teza w zasadzie przedstawiona przez redaktora Younga. Zobaczmy, jak ona wyglądała. Ja państwu już spieszę z tłumaczeniem. Biała supremacja to wirus, podobnie jak inne wirusy, nie umrze, dopóki nie będzie już ciał, które mógłby zarazić, co oznacza, że jedynym sposobem, aby go zatrzymać, jest zlokalizowanie go, odizolowanie, wyodrębnienie i zabicie.
Co zdaniem pana Artura Wróblewskiego oznacza ta teza? Do kogo ona może być skierowana? Jaki cel w ogóle miało napisanie, jaki cel stał za napisaniem tego artykułu? No to jest takie trochę wezwanie do boju. Ma aktywizować chyba te skrajne elementy po stronie mniejszości rasowych, które są wciąż mniejszościami, pamiętajmy, w Stanach Zjednoczonych, czy po stronie środowisk lewicowych. Natomiast podkreślmy raz jeszcze, że dzisiaj w Stanach są preferencje dla osób z mniejszości rasowych, ale również i związanych z psychoseksualną tożsamością. Pomaga się w różnych stanach tym osobom. Są takie swoiste numerus clausus, które w Polsce czy na Węgrzech istniały przed II wojną światową, tylko że to ma pomagać akurat, a nie ograniczać liczbę jakiejś mniejszości, na przykład na uniwersytecie. Także w Stanach Zjednoczonych powstaje nam sytuacja pewnego napięcia. Natomiast pamiętajmy, że nie pomaga i nie służy temu wyrzucanie pomników bohaterów, czy też zniesławianie Jeffersona, czy na przykład prezydenta George'a Washingtona, że to byli rasiści, właściwie pomniki ich znikną. Również wyrzucono słowo niger, czyli na N, jak mówi się w Ameryce, N-word, bo poprawność polityczna tak mówi, wyrzucono z książek Huckleberry Finn, czy Tom Sawyer, prawda, Tomka Sawyera. To też ludzi wkurza. Ta poprawność polityczna ze słowem N przyszła w latach 80. się pojawiła w Ameryce, gdzie należy używać słowo African American, czy też czarny, zamiast mówić słowo niger. Natomiast śmieszne było, że kiedyś badania pokazują, że słowo niger używają sami Afroamerykanie. No, do nas ta poprawność polityczna też przecież dotarła. Jackson tak używał takiego słowa, mikrofon nagrał, jak on mówił do kolegi, właśnie to słowo na N, czyli sami Afroamerykanie używają tego słowa w znaczeniu kumpel, kolega. No, do Polski też ta poprawność polityczna dotarła, dotarła też do książki chociażby W pustyni i w puszczy. Czy wokół tego była afera, ale to temat na oddzielną rozmowę. Ja chcę zapytać pana redaktora Tomasza Winiarskiego, jak pan się odniesie do tego ostatniego cytatu, który przedstawiłem, do tego, o czym on mówi. I takie pytanie z mojej strony, na jaki grunt te słowa zostały pana zdaniem zasiane? Bo może magazyn The Root, ten internetowy magazyn, to nie jest magazyn o największych zasięgach w Stanach Zjednoczonych, ale 1,5 miliona polubień na Facebooku to liczba, która jednak robi wrażenie. Tak, moim zdaniem ostatni fragment tego artykułu to jest swojego rodzaju prowokacja intelektualna, oczywiście adresowana do bardziej przedstawicieli skrajnej lewicy, mniejszości etnicznych, ale moim zdaniem niestety problem jest głębszy, ponieważ ten fragment może być odebrany przez niektórych jako zachęta do stosowania przemocy, bo zobaczmy, tam jest mowa o tym, że wirus się przenosi tak długo, jak długo są ciała, do których może przeniknąć. Dla mnie jest to gdyby taką narrację zastosował biały dziennikarz i pisał w kontekście innych mniejszości, to już byłby po prostu absolutnie skreślony w środowisku i w Stanach Zjednoczonych. Panie redaktorze, to może ja przedstawię tutaj też zdanie dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy na Twitterze skomentowali tę sprawę. Zobaczmy te wpisy. Jeden wprost mówi o tym, że ten artykuł jest po prostu definicją rasizmu. Jeżeli mamy szansę, pokażmy te wpisy na Twitterze. Oto one, to jest definicja rasizmu. I kolejny wpis, myślę, że tutaj dość ironicznie traktujący o całej sprawie, mówiący o tym, że jeśli wyeliminujemy białych ludzi, no to rozwiążemy wszystkie problemy na świecie. Panie redaktorze. To jest bardzo niebezpieczna narracja i faktycznie przedstawiciele skrajnej lewicy, bo to trzeba podkreślić, to nie jest establishment Partii Demokratycznej, to jest ta bardziej skrajna lewica, posuwają się coraz dalej, przekraczają coraz dalsze granice i naprawdę momentami robi się niebezpiecznie. Ja jeszcze zwrócę uwagę na fakt, że ta narracja skrajnej lewicy, antyamerykańska, która insynuuje, że Stany Zjednoczone są krajem rasistowskim, co obecnie, tak jak powiedział mój przedmówca, jest niezgodne z prawdą, dlatego, bo w Stanach Zjednoczonych naprawdę od wielu lat obowiązują przepisy, które
no można powiedzieć, już od dawien dawna Ameryka się uporała z tymi najważniejszymi problemami rasizmu, z którymi borykała się faktycznie w swojej historii wcześniej. Natomiast obecnie Stany Zjednoczone no nie są krajem, który można by uznać za kraj rasistowski, ale skrajna lewica taką narrację buduje. I kto taką narrację używa później? Taka narracja trafia na przykład jako amunicja do rąk chińskich dyplomatów, którzy wykorzystują, tak jak ostatnio na szczycie dyplomatycznym w Anchorage w Alasce, te argumenty, które stosuje skrajna lewica przeciwko Stanom Zjednoczonym, bo przecież przywołano wówczas ruch Black Lives Matter i powiedziano, że Ameryka to kraj, ze strony Chin, Chiny to powiedziały, to kraj, który ma problemy z prawami człowieka i z rasizmem. Także rasizm nie ma koloru skóry, a myślę, że słowa, przede wszystkim znaczenia słowa, którego powinniśmy się nauczyć, to szacunek. Panowie, bardzo wzajemny szacunek. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Redaktor Tomasz Winiarski oraz pan Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego, byli moimi państwa gośćmi. Panowie, kłaniam się, dobrego dnia życzę, a państwa zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami, z telewizją w Polsce.pl. Za chwilę kolejne gorące pytanie.